Siemarko, witajcie bardzo serdecznie w drugim odcinku z Pokémonów 3D. Przepraszam, że w poprzednim tygodniu nie było odcinka, w sumie jest odcinek, ale troszeczkę później, a z racji tego po prostu, że nie ogarnąłem pewnych rzeczy. Okej, czekajcie, gdzie ja muszę teraz iść, bo nie pamiętam za bardzo, gdzie szedłem tutaj. To są chyba trenerzy, będę mógł z nimi powalczyć, czy nie? Dzień dobry. Tak, dokładnie. Pokemonowy domek jest tam gdzieś daleko, okej. Okay. O, on mi chyba stoi na drodze. Go, ratata, takl! Wow, co się dzieje? Co? To jest wielka bitwa, odejdź. Aha, ja pamiętam. Było coś takiego, było. Tylko chwila, co trzeba było zrobić? Była walka, rzeczywiście. I później oni odchodzili w jakiś sposób. Czekaj, o, shiftem mogę biegać, zapomniałem, przepraszam. Mogę... O nie! Walka mnie czeka. Widziałem, że seria w ogóle tak się troszeczkę wam spodobała. Tak, to jest 3D, bo widzimy tutaj niebo. W normalnych Pokemonach nie możemy zobaczyć nieba, także sami rozumiecie. Banshee się ucieszył z tego, że wybrałem właśnie Totodile'a, bo to jest jego ulubiony Pokemon. Także Banshee, spoko. Okej, okay, i widzicie, że walki troszeczkę szybciej się rozgrywają, co mnie bardzo cieszy. I można oczywiście ściągnąć tutaj na przykład muzykę z Fire Redów, można ściągnąć tekstury z Fire Redów, wiecie, będą po prostu inne teksturki, ale troszeczkę wydaje mi się, że nie wiem, ja mogę to zrobić, czemu nie, tylko nie wiem, czy to po prostu takiego klimatu nie zabije troszeczkę tej gry. Oj, w sumie nie mam pojęcia, gdzie ja idę na razie, naprawdę, nie wiem, co się dzieje. Water Gun, użyj Water Guna, właśnie, ja cały czas używam tych pazurów. A widzicie, że Water Gun także sobie daje dosyć dobrze radę. Nawet bardzo dobrze bym powiedział. Dobra. Pięknie, 28 expa. Jeżeli coś będziesz słychać z tła, no to sorry, okno otwarte, te sprawy. O, Pink Apicorn. Yes, oczywiście zbieram Apicorn różowy. Dziękuję. Tu mamy drzewko do kata. No, do kata. O, tu jest domek. Aka. Powinien... To jest dziwne. Czemu nie miałem tam tekstury żadnej? Witaj. Ty musisz być Flotar. Profesor Elm powiedział mi, że przyjdziesz tutaj. Dobra, czyli... to przyszliśmy tutaj po tajemnicze jajko. Wiem parę rzeczy... Coś tam. Dał mi to jajko. Jest intrygujące i wysłałem je do profesora Elma. I to z tego będzie Togepi, taki spoiler wam wyślę. Jeżeli moje coś tam jest poprawne, profesor Elm będzie wiedział o tym. O nie! Aha! Oak! Aha, ty musisz być Flotar. Jestem Oak. Też jestem trenerem, znaczy tym, researcherem, doktorem. Dobra, walcie się na ryj. O, że rzadki Pokémon. O, widzę, dlaczego... Dobra, w skrócie nic ciekawego nam nie mówią, tylko się jara tym, że znaleźliśmy jajko. Dobra, dziękuję. Czyli dostaliśmy od niego... Pokédex dostaliśmy od Oaka, nie od Elma. Elm ma nas w dupie. Nice. Dobra. O, Golden Rod. Dobra. Będziemy w kontakcie, dziękuję. Będziesz wracał do profesora Elma? Tutaj. Masz może teleportację. I pewnie się znajdę u profesora Elma, albo nie. Dobra, liczę na ciebie. Ale dziwne, czemu nie mam tekstur? Pokegear, profesor Elm, połączenie. Halo? Flotar? Katastrofa. To jest straszne. Co powinienem zrobić? Proszę, wracaj szybko. Klik. Aha, że się rozłączył. Ale dziwne, czemu nie ma tutaj tekstur? Aż mi się smutno zrobiło. Ty, naprawdę to jest taka pre-alpha beta, ludzie? Czy ja mam... Ja po prostu może coś źle wczytałem? Kurde. No, zobaczymy. O, Weedle, dobra. Weźmiemy pazury, na niego użyjemy, z prostego powodu, że woda na robaki tak średnio, nie? O nie! Banshee jest spoizonowany! Dlaczego Banshee? Dobra, sorry, się ekscytuję za bardzo. Dzięki, 14 expa. I co, będę miał ten taki dziwny ekran? Czekajcie, czy ja w dobrą stronę idę?
Pewnie się okaże, że zawracam. Kurde, zawracam oczywiście, jestem takim debilem. O, przecież mogę uciekać. Hech, nie ogarnąłem tego. Uciekliśmy. No właśnie, tu jest ten domek, także ja powinienem iść w tą stronę. O, tu jest tabliczka. Siemanko, tabliczko. Co tu mamy? Okej, czyli prosto. Czyli tak jakbym szedł tutaj. Okej. Jest. Co tu mamy? Jakiś fajny przedmiot. Antidotum! Dzięki, dzięki. Czekajcie, chyba tędy się wracało, czy też nie? Wow, autostrada. Zarąbiście zrobione. Jest dużo tych trenerów na drodze. Uważaj. Ufaszaj. No i zobaczcie, tutaj też nie mam tekstur. Nie wiem, czy tak powinno być. A, to jest miasto. Czemu w miastach nie mam tekstur, a ostatnio miałem? Wiecie co? Zresetuję grę. Dzień dobry! Jestem z powrotem oczywiście i mam nagle tekstury. Wow, co się dzieje? Dobrze, lecimy do miasta. Po prostu coś źle wczytałem, ale kto to nadchodzi? Halo? Kim jesteś? Przypatruje mi się z bliska. Ty dostałeś Pokemona z laboratorium, tak? Co za strata? Coś tam. Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Well, ja też mam dobrego Pokemona. Pokażę ci, co to znaczy. Nie, co to za trener? A ja mam chyba Chikorite, ale mi chodzi, że mam Pokemona uszkodzonego trochę. Dobra. Scratch. Chcia! Pięknie. Chyba mój Pokemon wy... O. Nie, ej, serio? Znowu zatrułem się? Aha, no super. Items. Myślałem, że mi się gra ścięła, serio. I tak czekałem, mówię, co się dzieje? Antidotum. Dobrze. Jej! Tylko, że on mnie zabije, no. Dobra. Może mi się uda go jeszcze, chociaż... Items, potion. Yeah! Ouch! Używam po raz pierwszy w Pokemonach, serio, takich rzeczy. W ogóle nie używałem nigdy. Mówię, po co to komu? Battle. Okej. Okay. Teraz możemy się bić jak równy z równym. Ha, znaczy równy z równym. No ja mam dwa levele więcej, także... Chikorita, rozumiesz, co to znaczy, prawda? Ja też rozumiem, co to znaczy. Oboje rozumiemy, co to znaczy. Wow! Ty, można używać tych. Nasionek. Zarąbiste to jest. Nawet nie wiedziałem, że w normalnych Pokemonach to można robić, ale spoko. Bardzo mi się to podoba i to był krytyk. Krytykalny krytyk. 77, 8 level. O, fajne statystyki. Rage. Rage'a się nauczyłem? What? Trener, znak zapytania, został Pokemona. Flotter dostał $300. Moje imię to... będę najlepszym trenerem Pokemonów na świecie. Na razie. I zniknie nam. Okej. Dobra, dziękuję. Dobra, idę do Elma, bo Elm bardzo chce mnie zobaczyć, powiedzmy. Ti-ri-ti-ti-ti. Hopsa. Dobra, idzie, lecimy dróżką sobie. Tu chyba gdzieś powinno to być. No wiedziałem, że spotka mnie walka. To było w sumie do przewidzenia. O! Dziki PJ mnie zaatakował. Rage. Co daje Rage? No tak, no nie za dużo, nie oszukujmy się, nie za dużo ten Rage daje. Ale zobaczmy, czy coś może się zmienić, jeżeli użyję jeszcze raz tego ataku. Scratch pazurami. O, no i to od razu podziałało. Dzięki. Okej, teraz nie chcę już walczyć za bardzo. No, pięknie. Lecimy szybko do Elma. New Bark Town. Mogę sobie muzykę z Fire'u na przykład wgrać i to chyba właśnie zrobię. Tylko w następnym odcinku sobie to wszystko pokombinuję, zobaczę jak to porobić. O nie, kto to jest? Ty, kto to jest? Słyszałem, że Pokémon został skradziony z tutaj. Potrzebuję troszeczkę informacji od profesora Elma. O, to jest właśnie ta, że była to młoda... Nie, młody chłopak z długimi czerwonymi włosami. Co? Widziałeś tego, walczyłeś z nim?
Znaczy walczyli ze sobą, wyglądającą podobnie. Może wiesz, jak ma na imię? Nie, nie Silver. Moim przeciwnikiem będzie Hogaty. Hogaty, jesteś moim przeciwnikiem. Przeciwnikiem, Boże. Ej, chwila. Co się dzieje? Czemu? O, Hogaty. Dziękuję. Shifta miałem chyba wciśniętego, wiecie? Tak dziwnie to było. O, Hogaty to jest jej name? Nie wiem. Nie mogę tego Pokemona, panie profesorze, wziąć. Proszę. Dobra, Elm, co się dzieje? Flotar, to jest straszne, tak. Wiesz co? Jakieś odkrycie Pokemonowe. Aha, dałem mu jajko. Co? Ale czy to nie jest Pokemonowi jajko? Jeżeli to jest, to jest fascynujące odkrycie, co? Profesor Oak dał ci Pokédex? Flotar, to, czy to jest prawda? To jest niewiarygodne. To jest, on jest super, super. On widzi potencjał w ludziach. Jako trenera. Wow, Flotar. Możesz być naprawdę kimś wielkim, jakimś czempionem może. Na przykład z LoLa. Tak, masz Pokemony. Wszystko masz. Powinieneś iść do Gyma. Czekajcie, do Gyma. Jaki jest polski odpowiednik tego? Do... Zawalczyć z trenerem. O Violet City. Droga do ligi będzie naprawdę długa. Ale pogadaj z mamą. Znaczy nie wiem, czy tam było coś tam z mamą, bo o nie, znowu ten psychodeliczny doktor. Co? Pokeballs. Okej, dziękuję. Dziękuję za pokebole. No, dzięki temu możemy łapać sobie Pokemony. No, dzięki w sumie, ziomeczku. Troszeczkę inaczej ta historia jest opowiedziana niż na przykład w Firerach, które znam praktycznie na pamięć. Co mnie bardzo cieszy, bo będę miał jakiś, wiecie, czymś mnie gra zaskoczy na pewno. Ale po drugie, może być tak, że nie będę wiedział, co mam robić. Dlatego będziecie musieli mi mówić. O, Banshee, idź Banshee. Który to miał drugi czy trzeci poziom? Pewnie większego nie miało. Ale i tak ginie na raz! Co się dzieje? Wow. O, zostałem zidentyfikowany, tak? Jestem Banshee. Będę nazywał Pokemony. Jeżeli jakiegoś złapię, no to po prostu nazwę jakimś imieniem z komentarza osoby, która komentowała, także polecam komentować. Coś sobie wybiorę, tylko najpierw, żeby to miło MatiXXXPL98. Takiego czegoś nie. Normalny niki. Flotar, Banshee. Wiecie, bez żadnych gówien. Powiedzmy. Chociaż troszeczkę dziwnie to zabrzmiało. Okej, tutaj nie mogę iść, z tego co pamiętam. Lecimy tu, szybko, nie chcę walki. Dziękuję. Okej, ale ja bym sobie wyleczył Pokemona, tylko nie wiem w sumie... tam chyba nic nie było, także i tak muszę iść tutaj. Dobra. Siemano. O Boże. Co się dzieje? Czy to telefon dzwoni? Chwila. Nie, to nie telefon niestety. To po prostu Skype w telefonie. Którego muszę... Okej, wyłączyłem Skype'a w telefonie. Dobra. Skype w telefonie został wyłączony. Wow! Serio, było tutaj coś takiego? Nie pamiętam. Droga 47. Ale ja tutaj nie powinienem być. Chyba. Okej, idę. A, chyba nie mogę nawet iść tutaj. Dobra. Chyba, że jest jakieś przejście, o którym nie wiem. Ale nie, raczej nie powinienem tutaj być. Dzięki. Czekaj, kim ty jesteś? Różne... Dokładnie. Są różne Pokemony. Gadałem z nim chyba w pierwszym odcinku, z tego co pamiętam. Dobra. Nie, no muzykę sobie wgram z Fireredów. Najlepsza była chyba. Chociaż no to są jedyne takie Pokemony, w które więcej grałem, nie oszukujmy się. I które bardzo dobrze zapamiętałem. Nie będę łapał żadnego z tych Pokemonów. Chociaż nie wiem. Jeżeli właśnie chcecie, żebym jakiegoś Pokemona złapał, to po prostu piszcie w komentarzu. Na razie mam tylko Banshee'ego. Tylko Banshee jest moim najlepszym Pokemonem. Okej, jesteśmy w mieście... jak się to miasto nazywało? Mogę przeczytać? Droga 29, Cherry Grove City. Dobra. Cherry? Dobra. Siemano. Poké Center,
Musimy sobie uleczyć nasze Pokémony. Clefable. I mogę na przykład wgrać moda, że Pokémony będą normalnie w 3D. Tylko że to chyba troszeczkę tak zabije już klimat tego, takiego wiecie, takiego gameboyowania w 3D. No ale nie wiem, to wszystko zostawiam wam. Czy w skrócie, czy mam powgrywać jakieś modyfikacje, tekstur, paki i tak dalej do Pokémonów? To zależy od was. Dobra, tutaj z tego co wiem, nie możemy iść, chociaż... Tu był ten domek, który też mi się na początku nie podobał, nie wiem czy pamiętacie. Coś się źle musiało po prostu załadować. Nie będę na razie walczył, bo chcę po prostu przejść dalej. Czekajcie, tutaj co mamy? Właśnie to jest... Nie, albo tego ziomka byłem. Ale dobrze, dobrze idę. Dobra, tu jest pokemonowy domek. To ja nie potrzebuję pokemonowego domku, tylko pójdę sobie tędy. No i coś... O nie! Pierwszy trener mnie zaatakował! Jestem zagubiony i próbuję znaleźć może pokemonów. Czekaj, jesteś słaby, chodź walczymy. Moje tłumaczenie dało mi... nie wiem, wszystko. O! Co to jest za pokemon? Nie znam tego pokemona, to chyba Rattata jest. No błędy, błędy, błędy. Wow! Ale krytyk wszedł, co się dzieje? Dobra. O, nie mam więcej pokemonów, ale szkoda. O, będę... mogę do ciebie numer? Tak, będę dzwonił do ciebie. Ej, to jest porąbane. Pokonałem jakiegoś randomowego ziomka? Tak jakbyście spotkali jakiegoś gościa, który chce się z wami napieprzać na ulicy, nie? Wiecie, wpieprzycie mu, on... słuchaj... Mogę twój numer? Będę do ciebie czasami dzwonił. A ja tak... no... to dobra, weź sobie numer, nie? Coś w tym stylu właśnie to jest. Jesteś trenerem Pokémonów, tak? Musisz ze mną walczyć! Den musisz ze mną walczyć, czyli... to musisz ze mną walczyć. Rage. Użyj Rage. PJ drugi poziom, serio? Ale to też nie bije za dużo. Rage. Muszę sobie przeczytać troszeczkę o tym ataku. No nie wiem, jakiś taki słaby mi się wydaje. Chyba, że zadaje na przykład zawsze... 20% albo 40% pokemonowego HP, to wtedy jest całkiem spoko. Zawsze, rozumiecie? O, chciałem uciec. Czyli na przykład jak będę miał pierwszy level i zaatakuję 60, to zawsze zada te 40 HP. To są fajne pokemony, tak jak ma Skyter chyba atak, który zostawia 1% HP. Też jest całkiem. To jest dobre do łapania pokemonów. Okej, okay, Rattata już pokonaliśmy prawie. Kombaku Rattata! Dobra. Dzięki. Siemeczku. No nie, nie chciałem walczyć. Naprawdę, ja mam tu drogę z PJ-em. Nie. A sobie między odcinkami jak coś będę ekspił Pokémony, jeżeli wiecie, będę miał ich więcej czy coś w ten deseń, no walcz ze mną. Nie jestem trenerem. Aha. Dobra, jeżeli spojrzysz w moje oczy, przygotuję cię do walki. Przygotuj mnie do czego innego. Dobra. O, mamy Book Catchera, czyli łapaka robaków. Co? Łapacza robaków. Łapaka robaków. Ja pierdzielę. Scratch. Z pierwszym gymem powinienem mieć prosto, bo pewnie będzie kamienny. A wiadomo, wodne na kamienne są OP. Także sobie poreksuję mojego Totodile'a. Czekajcie, jaką ma drugą formę Totodile? W sumie nie pamiętam. Serio, nie wiem jak... Znaczy... Totodile... Nie, nie wiem. Nie mam pojęcia, jaką ma drugą formę Totodile. Znaczy, możliwe, że wiem jak wygląda, ale nie potrafię sobie, wiecie, nazwy przypomnieć, także spoko. Caterpie! Dzięki! Byłeś za silny, Flotar! No, czasami się zdarza, nie? Nie, i znowu się coś nie wczytało, czy jak? No, serio, to jest głupie. Aha! Aha! Nie rozumiem tego. Droga 31. Chodzę. Kurde. Może jakiś inny Pokémon? Caterpie. Czyli mamy już robaki. Willa złapię jak już. Will ma później Butterfly, które ma fajne te... rzeczy, że tak powiem. PJ. Nie chcę z tą PJ walczyć. Ale po prostu... O! Czy tam jest miasto? Nie, tam nie ma miasta. Ciemna jaskinia. Dobra. Dark Cave. Dzięki.
Halo? Boję się. Dobra, moi drodzy, ale na razie tutaj zakończymy naszą przygodę, dokładnie przed wejściem do tej jaskini. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Takie do 20 minut będę robił, znaczy 20 minut będzie odcinek miał. Mam nadzieję, że przypadnie wam to do gustu i będziecie dalej oglądali tą serię, bo mi się gra naprawdę przyjemnie. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć, zostawcie łapkę w górę, komentarz, a także zarejestrujcie się z reflinków, które macie poniżej. Dzięki temu wspieracie mnie, wspieracie moje fajne nagrywanie i po prostu dajecie znać, że materiały się wam podobają. Pa, pa!